Hello, hello, z nami Marzena Dressler. Przed chwilą poza kadrem Marzena zadała mi pytanie, znaczy miała pretensję, że nie przesłała jej pytań, ale pomyślałem sobie, że zadamy jej pytania od razu w rozmowie. Z Marzenką znamy się tylko z Facebooka, dlatego występuję w programie Znamy się tylko z Facebooka. Marzena mieszka w którym mieście? No niekoniecznie. Bo mieszkam. Tak, firma jest z Trójmiasta, ale generalnie ja jestem ze Sławna. To jest mała miejscowość nad. No, do morza mamy 25 km między Słupskiem a Koszalinem. No właśnie, i Marzena organizuje wyprawy nie tylko nad morze 25 km, tylko tysiące kilometrów na wschód, na zachód, na południe. Opowiedz o tym, co spowodowało, że kobieta zamiast samolotem do hotelu, Land Roverem po stepach do jurty. Wiesz co, no tak życie się jakoś potoczyło, bo prywatnie robię oczywiście co innego, jakby mój zawód wyuczony i gdzie pracuję, to jest zupełnie coś innego niż podróżowanie, ale przygoda się zaczęła 4 lata temu i zobaczyłam, że świat w samochodzie to zupełnie jest inny świat. Ja nigdy nie byłam jakby all inclusive, nie jeździłam na jakieś takie wycieczki, nigdy mnie nie interesowało. Jeśli jeździłam z rodziną, to zawsze było to wypoczynek aktywny, czyli jakieś skutery, rowery i wędrówki piesze, a tutaj nagle, wiesz, wyjazd samochodami, w którym tak naprawdę mam ze sobą właśnie Land Rovera Defendera, to jest mój samochód, rocznik 2006, ma na imię Shrek, kiedyś był zielony, teraz jest grafitowy i nim podróżujemy też właśnie po świecie, mam firmę Land for Travel ze wspólnikami, no i świetnie sobie radzimy na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie. Robimy wycieczki do Namibii, Botswany, Jordanii, Kirgizji, Albanii. No, gdzie tylko byście chcieli, to naprawdę zabierzemy, a w styczniu wybieramy się do Patagonii. Patagonia, Ameryka Południowa. To tutaj pod filmem znajdziecie linka do firmy. Jakby ktoś chciał pojechać do Patagonii, to chyba zapraszamy, nie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. A powiedz mi, czy takie podróże są bezpieczne? Taka, bo mówisz o Kirgizji, to wydaje mi się, że to jest blisko Rosji, że tam jest blisko ta wojna, czy... No, wiesz co, jest bardzo, bardzo bezpieczne, jest bardzo przyjazny ten kraj, zupełnie inny niż Gruzja, bo większość ludzi jednak ciągnie do tej Gruzji gdzieś ten sentyment do Gruzji, ale Kirgistan jest, po prostu bije na głowę, według mnie. Jest piękny, zielony, zupełnie inni ludzie, inni urodą, inną kulturą. Tam Bóg w dom to, gość w dom to Bóg w dom, pyszne jedzenie, spanie w jurtach, niebo nie zakłócone żadnymi samolotami, gdzie możesz obejrzeć pełną po prostu drogę mleczną i wszystkie gwiazdy i no niesamowity klimat, coś niepowtarzalnego i przepiękne przestrzenie. I obrazy, to jak kalejdoskop, co zakręt, na przykład jest przejazd przez Dolinę Arabiel czy Tosor, to po prostu niesamowite. To jest 8 godzin jazdy, oczywiście to jest bardzo, bardzo powolna jazda, niemniej 8 godzin jazdy bitej. Ostatnio jechaliśmy 19 godzin, tak się stało, ponieważ auta nam się trochę wklejały i po kolei żeśmy tam je wyławiali jakby, nie? Wyciągaliśmy z błota. Tym Land Roverem jedziecie przez całą Rosję, żeby tam dojechać, czy Gruzję, czy Europę? Nie, wiadomo, że Rosja teraz jest nieprzejezdna, więc jeździmy. Do tej pory jeździliśmy na kołach, w tej chwili wynajmujemy auta i prowadzimy grupy. Mhm. Ale tak naprawdę to ten z tyłu, to dzielne autko jechało przez Rosję, Kazachstan do Kirgizji i tam byliśmy po 3 miesiące i później z powrotem przez Turcję tutaj drugą stronę i jechaliśmy z powrotem. Nie? To były takie 3-4-miesięczne wypady. Oczywiście grupy, co 2 tygodnie była zmiana grupy, turnusu. A no w tej chwili posiłkujemy się autami wypożyczonymi i prowadzimy grupę. Taka zmiana turnusu, to ludzie lecą samolotem tam do tak, was dojeżdżają? Tak,
Tak. W tej chwili to prowadzimy tak grupy, że spotykamy się na lotnisku, więc jesteśmy od A do Z, cały czas opiekujemy się grupą. Na wszystkie pytania jesteśmy pomocni, także od początku do A jesteśmy z nimi. A powiedz mi, a czy to jest bezpieczne? Znaczy, jak wygląda sytuacja na przykład opieki zdrowotnej, jeżeli gdzieś tam w Kirgizji, gdzieś w górach złamieć się noga, na przykład odpukać? Wiesz co, nic się takiego nie zdarzyło właściwie, to nigdy nie mieliśmy problemu, ale jeśli tam były jakieś bóle brzucha czy coś, to naprawdę nie ma z tym problemu, nie ma czego się bać, jest naprawdę bezpiecznie, oni są przyjaźni, pomocni, no są naprawdę jak najbardziej i nie jest jeszcze ta Kirgizja taka oblatana, jakby to powiedzieć, że no taka dziewicza jeszcze jest, także tam naprawdę można pozwiedzać, wszystko zobaczyć, jest no po prostu prześlicznie. A powiedz mi, Afryka, organizowaliście już coś do tej Namibii czy do Botswany? Nie, wielokrotnie już byliśmy w Namibii, także bardzo fajnie. Ostatnio jak byliśmy, to były wielkie ulewy, więc nie cała trasa dało się zrobić, ale to nie jest dla nas problem, bo po prostu na bieżąco szyjemy trasy i zmieniamy i jest naprawdę jest pięknie. No, Afryka to zupełnie inny kraj niż Kirgizja, tak? No tam są te dziewczyny z wioski Himba, czyli te kobietki o nagich piersiach, gdzie jeszcze, no tam cywilizacja jeszcze nie dotarła, niemniej coraz mniej tego jest i trzeba jak najszybciej jechać, żeby to zobaczyć. Namibia jest typowym niemieckim krajem, bo kiedyś był, wiadomo, Niemcy tam nim władali, no i zostały tak jak dania, jak golonka, można sobie tam zjeść. Są niemieckie też nazwy, czy Spitzkoppe, czy jakieś inne, Swartbemund, bodajże dobrze czy wymawiam, ale no Afryka to zupełnie też no coś pięknego. Ale tam z kolei posługuje ci, bo rozumiem, że w Kirgizji to językiem takim kontaktowym jest rosyjski. A oczywiście. W Afryce znacie Swahili, czy angielski, czy niemiecki? Nie, angielski. Angielski i jakby niemiecki to jest super, bo tam większość ludzi po niemiecku rozmawia. No proszę, Botswana to taka słynna jest z diamentów. Można sobie gdzieś tam przy podróży poszukać diamentów, znaleźć coś? Nikomu się nie udało, ale zawsze można próbować. Botswanę znam tylko z opowiadań, wprawdzie miałem bliską znajomą, która była z Botswany, opowiadała o tym, że to jest taki dosyć zamożny kraj jak na warunki afrykańskie. Och, tak. No niemniej troszeczkę tam zwiedzamy tej Botswany, więcej jest Namibii akurat. Tam jest ta wielka pustynia afrykańska w Botswanie, tak. Ale znowu w Namibii jest piękny park Etosha, który serdecznie polecam, no po prostu... Tyle. Ostatnio widzieliśmy chyba ponad 70 słoni przy jednym wodopoju. To jest niesamowity widok. My po prostu wiele godzin tam spędziliśmy, obserwując tą symbiozę między zebrami a słoniami i jeszcze inne zwierzęta podchodziły do wodopoju. No niesamowity spektakl taki animals. A powiedz mi, czy jak się to ma cenowo do all inclusive? Och, nie wiem tak naprawdę, jak to się ma do all inclusive, bo to jest zupełnie inny wymiar podróżowania. Bo tak naprawdę żyjemy w tych samochodach, w których mamy ciepłą wodę, mamy gaz, mamy lodówkę, mamy namiot, tak jak widać z tyłu, jest namiot na dachu, w Namibii są dwa namioty, więc spokojnie 4 osoby po 2 osoby w namiocie mogą spać. I my jesteśmy samowystarczalni, tak? Niczego nie potrzebujemy. A trzeba być jakimś takim traperem, żeby wybrać się na taką przygodę, czy jest to dla, przepraszam za kolokwializm przysłowiowego Kowalskiego, też taka wycieczka? Właściwie dla każdego, kto potrafi docenić naturę i taki symbiozę między człowiekiem a naturą. Nie zakłócamy absolutnie tej symbiozy i pełną piersią jakby cieszymy się tym widokiem, napajamy wzrok i jedzenie jest też pyszne po prostu i no to wszystko ma wpływ na to. Możemy zapach, smak, wszystko odczuć. To co tam w Afryce jecie? Czy krokodyle jakieś? Słoninę? No na pewno jest inne też mięsko, bo są springboki, czyli to takie a la sarenki, jeśli wiecie o czym mówię. Można spróbować i żyrafy.
No, może ja nie jestem jakimś takim fanem takiej zwierzyny, bo tak człowiek zawsze sympatycznie podchodzi do tych zwierząt, zupełnie są inne, ale no niemniej, ale też dla wegetarian można sam tam spokojnie sobie się pożywić. A powiedz mi, kwestie też takie, czy jest to dla rodzin, czy można na przykład zabrać dzieci 5-7-letnie? Ja mam 13-letnią córkę i 8-letniego synka i zastanawiam się, czy jechać z nimi do Izraela, bo to wydaje mi się bardzo ekstremalne miejsce. Ale taka na mnie. Ja byłem kiedyś w Ganie i Gana była spoko, doleciałem samolotem i poruszałem się taksówką. Aha. Wiesz co, fantastycznie dzieciaki sobie dają radę w takich wyprawach. Dla nich to jest coś zupełnie innego, kiedy mogą pochodzić po aucie, pomagać rozkładać namiot. Takie trochę życie cygańskie albo nasze harcerskie, takie powrót do dawnych lat, kiedy się pod namiotem spało. Świetnie dzieciaki się organizują, jeśli jest większa grupa, to po prostu tylko wysiadają z auta, od razu stół i karty, jakieś gry, jakieś, czy w piłkę gramy. No robimy wyjazdy też dziecięce, na Dzień Dziecka mamy takie weekendówki, no i wtedy naprawdę jest ogień, bo od początku jest, telefon idzie na bok, chowamy po drodze puzzle, dzieciaki, ich zadaniem jest, żeby cały czas obserwować po drodze, bo mamy fotozagadki, gdzie muszą odznaczać, o której godzinie zobaczyli dane miejsce. Jeśli dane miejsce jest oznaczone naklejką, muszą szukać puzzla, później te puzzle składają, jak złożą, to muszą odszukać to miejsce po trasie, a wtedy jest ukryty skarb. Jest to wielka skrzynia samych słodyczy. Już co, myślę, że bardzo fajnie robicie, przełamujecie takie stereotypy. Ja pamiętam, nawet prawie już jako dorosła osoba, 20-parolatek, na studiach kiedyś zamieszkałem z chłopakiem z Gany i przepraszam, powiem uczciwie, pierwsza moja myśl, Gana jest czarny, jak jest czarny, to będzie leniwy i będzie pachniał brzydko. Okazało się to absolutną bzdurą, jakiś stereotyp Murzynka Bambo, który w Afryce mieszka, tego okropnego wierszyka, udało mi się przełamać. Drugie moje skojarzenie z dzieciństwa z Afryką to była właśnie w pustyni i w puszczy. Książka, która z perspektywy mojego wyjazdu do Gany okazała się jakąś bardzo historyczną, nieodpowiadającą współczesności, a w Ganie byłem dawno temu. Powiedz mi, co ty myślisz o tym? Czy ci miejscowi, oni są jacyś mniej cywilizowani od nas? Czy miałeś takie wrażenie? Czy są po prostu inni? Nie, zupełnie inni są, ale że mniej cywilizowani, no to tak bym nie powiedziała. Pewnie, że dziewczyny z wioski Himba, no to jest jakaś, no, bardzo stara kultura, gdzie dziewczyny, ich tradycją, no nie myją się dziewczyny, tylko się okadzają, one się nacierają orchą, więc ich to ciało jest takie suche, takie kredowe, rude, taka tradycja, taka kultura, więc zupełnie zapach też jest inny, no z racji wiadomo, że to jest i orcha, i jakiś łój, więc jest charakterystyczny zapach, ale żeby to śmierdziało, to Ja wprawdzie mieszkałem długo w Wielkiej Brytanii, ale pamiętam, zresztą u nas w Anglii też jest tak, że nie wszyscy się myją, tak? Nie wszyscy pachną ładnie i nie jest to kwestia koloru skóry czy pochodzenia etnicznego. A co do, tak jak mówiliśmy o tych nagich piersi, to przecież w Trójmieście też jest mnóstwo miejsc, gdzie panie na stołach tańczą z nagimi piersiami i co w tym oryginalnego? Nie trzeba po to jechać do Afryki, bo chyba nie po to jedziemy, prawda? No nie, ja tak ty powiedziałam, żeby zobrazować, bo nie wszyscy wiedzą, co to są dziewczyny z wioski Himba. Mhm. Niemniej są bardzo oryginalne, mają na sobie takie ozdoby. Ja jestem zawsze pełna podziwu, że one to dźwigają. Noszą takie na rękach, na szyi, na biodrach, czy nawet na nogach takie ozdoby, które się składają właściwie, nie wiem, z tysiąca nakrętek. To wygląda jak nakrętka. Nakrętka przy nakrętce to jest mega ciężkie. To po prostu, ale to jest
świadczy o ich zamożności. Im więcej mają tej biżuterii takiej, to no, to są po prostu dziewczyny bardziej wartościowe. No ale wiesz, to chyba jest taka ogólnoświatowa tradycja, bo na przykład w krajach arabskich nie mają wprawdzie nakrętek, tylko mają złoto, ale taka jest koncepcja, że jak się pokłóci z mężem, mąż ją wyrzuci z domu i będzie musiała odejść w niesławie, to przynajmniej będzie miała za co żyć na początek, na start. Dlatego to złoto zawsze na sobie noszą. Nie wiem, na ile prawdziwe jest to określenie. Moje znajome islamskie rodziny są bardzo zgodne i nikt nikogo nie wyrzuca. Także i też jakby nieprawdą jest, że muzułmanie, przynajmniej w Anglii, tych, których ja znam, mają po 3 czy 4 żony. Oczywiście takie rzeczy są, ale jest to takie ekstremum. Zresztą w Polsce też zdarzają się bigamiści, prawda? Także no, jesteśmy chyba bardziej podobni do tych wszystkich ludów, niż nam się wydaje. W Polsce też są wioski, gdzie ludzie się nie myją. Niestety takie są. I nie musi to być wioska, bo wystarczy czasami chyba pociągiem przejechać się tak między Gdańskiem a Gdynią. I nie wszyscy. Nie ma dziewczyn z wioski Simba? Kimba. Kimba. Simba to jest ten król. Tak. Tak, a chyba to jest nie tak królew. No, w każdym razie, no nie, no zdecydowanie myślę, że warto skorzystać z waszej oferty. Dzięki, że nam o tym opowiedziałaś, kontakt mamy tutaj. Jeżeli wam się podobało, to bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki. Piszcie pytania. Ja myślę, że nie ostatni raz rozmawiamy. Jeżeli będziesz już w tej Afryce i gdzieś trafisz w taką wioskę, na przykład do McDonalda w wiosce Himba, gdzie będzie bezpłatny internet, oczywiście mówię pół żartem, bo nie wierzę, że tam dotarły McDonaldy, ale internet jakiś tam macie na pewno, tak? Tak, przynajmniej tak. W niektórych miejscach czy stacjach. W miejscach jest, tak. Połączmy się, to będzie prawdopodobnie w polskim YouTubie pierwsza transmisja z afrykańskiej wioski na żywo. Także tak. Nasza najbliższa wyprawa to teraz Kirgistan, później mamy Jordanię, a później mamy Namibię, ale jeszcze w międzyczasie mamy wyjazd do Turcji na World Nomad Games, czyli Światowe Igrzyska Nomadów. Nie wiem, czy słyszałaś o takiej wyprawie. No właśnie opowiadałaś, tak? No właśnie opowiedz o tym, bo to ciekawe jest. Wiesz co, ostatnie Igrzyska Nomadów odbyły się w Kirgistanie w 2018 roku. One się odbywają co 2 lata, nie, no, z racji COVID-u nie było 2 lata temu, więc po 4 latach teraz się odbędzie w Turcji. Niesamowita impreza taka sportowa, ale też i kulturalna, ponieważ na na paru hektarach rozstawione są jurtowiska i to są i Bułgarzy, i Kirgistanie, i Kirgizi, i Albańczycy, no wszystkie te ludy nomadów i oni rozkładają swoje jurty. Można do tych jurtowisk wejść i zjeść, i wypić, i potańczyć, ale niemniej są to zawody takie jak łucznictwo na koniach w pełnym galopie i strzelanie do tarczy, gonitwy hartów, sokolnictwo. Jest też kokboru. No, kokboru to jest niesamowite widowisko, bo to jest nic innego jak mecz piłki, ale nie nożnej, tylko na koniach, tuszą baranią. Należy barana złapać z ziemi, podnieść na konia. W międzyczasie wszyscy ci go oczywiście wyrywają i biegnie pędem konia, czyli nie wiem, co koń robi. Galopuje. Zabrakło mi słowa. Galopuje do bramki, a bramką jest nic innego jak taka studnia. Należy tego barana wrzucić do tej studni, ale z racji ferworze walki niejednokrotnie oni też wpadają do tej studni razem z tym baranem. Bardzo widowiskowy mecz. Polecam. Kokboru. Do zobaczenia. Was jeszcze raz proszę o subskrypcję kanału, o lajkowanie, pisanie komentarzy. Jeżeli będą jakieś pytania do Marzeny, to piszcie w komentarzu, a ja przekażę i postaram się z wami jakoś skontaktować. Jeżeli uda wam się wyjechać na wycieczkę z Marzeną, to napiszcie też, jak było później. No serdecznie zapraszamy.